Okej, okay. Na tym zadaniu prostsze dwa koła. Mieliśmy jakiegoś ASCII-arta, to znaczy tablicę wypełnioną kropkami i haszami, przedstawiającą dwa koła. Tak? I mieliśmy powiedzieć, mieliśmy podać środki tych dwóch kół, tak? Dobrze, no to możemy to zrobić w taki sposób, że iterujemy się kolejno po wierszach tej tablicy. I szukamy najdłuższego spójnego ciągu haszy samych, tak? Na przykład tutaj taki ciąg to będzie jeden hasz, tak? Tutaj z kolei to będą trzy hasze. W tym rzędzie to będzie pięć haszy, czyli to będzie największy taki spójny podciąg dla całej tej tablicy, tak? I to oznacza, że środek tego ciągu jest środkiem jednego z kół. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mamy koło, jego promień jest całkowity, to w takiej linii poziomej będziemy mieli najwięcej haszy, tak? Okej. Po znalezieniu jednego takiego koła możemy usunąć wszystkie hasze z niego, zamienić je na kropki, tak? I zrobić to samo dla mniejszego koła lub równej długości, tak? Wielkości. No i tak można rozwiązać to zadanie.